Cześć, czołem. Z tej strony, jak zwykle, Szczegłowski donety. Dzisiaj będziemy mówić o czymś strasznym dla mnie, przerażającym o maila. Generalnie, maile to jest mega skomplikowany temat. i To nie jest takie proste, że zakładam ci maila firmowego, biuro, małpa, szkolenia BHP.pl i, i, i ta strona już działa, i ten mail już działa, bo generalnie, po pierwsze, musi podjąć decyzję, czy przeglądasz tego maila przez przeglądarkę online-owo, czy, czy łączysz go z jakimś programem pocztowym, czy łączysz się po Pop3, czy przez SMTP, czy przez iMapa. To jest Strasznie skomplikowany, więc dzisiaj zrobię takie kompendium wiedzy. Nie wiem, czy nagram to w jednym filmiku, czy podzielę na kilka. W każdym razie zaczniemy sobie od początku. Firmowy adres e-mail. Sorry, ale musisz go mieć, bo ja wiem, że mogłeś sobie założyć na studiach, tak jak ja to zrobiłem, czy w podstawówce, czy w pierwszej pracy, e, adres przemek.szczegółowski.gmałpa.gmail.com e, i ten adres był fajny, bo było im nazwisko, był tam rok urodzenia niby, więc wiesz ile mniej więcej mam lat, czy mam 15, czy 45, co też wpływa na doświadczenia i odbiór u ciebie u innych, ale, ale to jest mail małpa.gmail.com. I ten mail no, nie mówi nikomu, w jakiej firmy pracujesz, z jaką marką się utożsamiasz. Jeżeli byś, ja używam teraz maila PrzemekMałpa.doneta.pl i mówię Ci, napisz do mnie maila na PrzemekMałpa.doneta.pl, to Ty wiesz, że Doneta.pl to jest coś, jakaś firma, gdzie pracuję. Możesz na tą Doneta.pl wejść i zobaczyć, czym się zajmuję. Możesz zobaczyć, że robię strony internetowe, sklepy, marketing, drukarnie itp. itd. Mail firmowy to umożliwia. Poza tym jeżeli masz maila Przemek małpa .com, to jeszcze spoko to, jest, to, jest, to jeszcze przejdzie i to na swojej stronie możesz umieścić jeżeli bardzo 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 nie chcesz mieć maila z domeną. Eee, ok ale na przykład co jeżeli mail Przemek szczegółowski albo Przemek gmail.com albo Przemysław szczegółowskim będzie zajęty to musisz coś dodać do tego maila albo kropka albo jakieś cyferki. I te maile już nie są spoko bo eee, no mail Przemek Szczygłowski 99, czy tam 2007, niektórzy podają rok założenia maila 07, to, to to jest bez sensu, tak? To już jest mało profesjonalne, to już pokazuje, albo ktoś myśli, kiedy, czy ta cyferka znaczy to, kiedy tego maila założyłeś, albo czy tyle masz lat, to powoduje niepotrzebne rozkminy u Twoich klientów. Więc jeżeli nie masz super maila Przemek Szczygłowski małpa gmail, albo Przemek Szczygłowski małpa wp.pl chociaż, to, 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 to zdecydowanie idź w stronę prywatnego, firmow firmowego adresu e-mail. To jest pierwszy punkt. Druga sprawa, to są maile prywatne w domenach, nie wiem, buziaczek.pl, tak? Tlen.pl. To, no to nie są zbyt poważne domeny. No umówmy się, jeżeli robisz komuś szkolenia BHP, jesteś, nie wiem, szkoleniowcem BHP i masz maila Jan Kowalski, małpa, buziaczek.pl, no, no to to jest. Fatalny odbiór, fatalny odbiór Twoich klientów, nie ma opcji, albo sobie zakładasz Jan Kowalski albo zakładasz sobie firmowego maila. Ostatnie dwa minusy posiadania maila nie we własnej domenie. Po pierwsze, po pierwsze, po pierwsze, po pierwsze, nie masz wpływu na działanie tej poczty. Jeżeli masz na przykład maila w Onecie i ja Ci z maila Przemek do neta.pl wysyłam maila do Ciebie i Ty mi mówisz Przemek nie dostałem od Ciebie maila, no ja to ja mówię, kurde, ale wysłałem. A ty mówisz, nie dostałem, ale wysłałem. No to ja mówię, sprawdź spamie. Sprawdź to spamie. O, jest. Ewentualnie może być też tak, że ja wysyłam ci maila, a ty mówisz, nie dostałem twojego maila. A ja mówię, ja wysłałem, a ty mówisz, nie dostałem i nie dochodzi. A na przykład po 3 godzinach, czy 4, czy następnego dnia się pojawia. Onet.pl, Wirtualna Polska, Interia.pl to są największe, najgorsze, najgorsze firmy do posiadania firmowych maili. Bo jeżeli na prywatnego maila możesz trochę poczekać, to tyle, w Twojej firmie musisz mieć maile od razu. Jeżeli ja wysyłam Ci maila z zapytaniem ofertowym, to ty musisz go dostać natychmiast. I to natychmiast gwarantuje tylko Gmail albo Twoja firmowa poczta e-mail. Gmail to jest jedyny system mailowy, który ja Ci rekomenduję, bo mogę go zarekomendować, bo używałem Onetu, Wirtualnej Polski, interi, jakichś Yahoo i innych pierdół, ale Gmail, raz, że jest mega stabilny, dwa, że posta dociera do niego natychmiast, trzy, ma duże opcje konfiguracji tych skrzynek mailowych, więc jeżeli nie chcesz mieć, korzystać z, mail, z firmowych maili, maili, to jeżeli już, to wybierz tylko i wyłącznie Gmaila, ale o Gmailu poopowiadam Ci trochę później. Teraz przechodzimy do firmowych skrzynek. Jaką powinny mieć nazwę maila? Czy Przemek małopadone.pl, czy Przemysław małopadone.pl, czy z polskimi znakami, czy bez polskich znaków? Musicie, generalnie, jedna jest ważna sprawa. Jeżeli masz pracowników, to powinieneś mieć to w firmie ujednolicone. I my w Donecie mamy tak. Jeżeli wysyłasz maila do mnie, to wysyłasz go na przemek Jeżeli wysyłasz maila do Bartka, no to wysyłasz go na bartek Jeżeli wysyłasz do Justyny czy Izy, no to wysyłasz Justyna i Iza Tapel. Każdy ma swoje imię. Nie mamy Tysięczno, tysiąc osobowego zespołu, więc na razie możemy sobie na to jeszcze pozwolić. Gdyby pojawił się drugi Przemek, musiałbym pomyśleć i dopiero po, w tym momencie zdaję sobie sprawę, że to rozwiązanie nie jest najlepsze, bo wtedy drugi Przemek musiałby mieć jakieś albo inicjały, albo coś z nazwiskiem, więc, więc zastanów się nad tym, jak to rozegrać? Weź pod uwagę, że Twoja firma może się rozrosnąć. Nie popełnij mojego błędu. Ja osobiście polecam, jeżeli miałbym to zmieniać, to zrobiłbym to p.spiejgłowski.maupo.ent.pl, ewentualnie przemek Więc, więc, więc. Same imiona są spoko, tylko musisz mieć pod uwagę, wziąć pod uwagę to, że ktoś w Twojej firmie się może jeszcze pojawić. Druga sprawa. Przemysław czy Przemek, są polskie znaki, i mimo że pewnie o tym nie wiesz, ale można teraz używać polskich znaków. Możesz mieć domenę szczegłowski.pl Tak samo jak możesz wysłać maila na adres Przemysław przez zły, To jest technicznie możliwe, aczkolwiek jeszcze internet się do tego nie dostosował. I Twoje niektóre programy pocztowe, niektóre, niektóre, niektóre filtry antyspamowe, na przykład rejestrujesz takiego maila, nie wiem, chce się zapisać. Do jakiegoś formuł e, jakiś, jakiś, albo wysłać jakiś maila przez formularz kontaktowy, to ten mail może nie do, Ten formularz może wyskoczyć i powiedzieć, błąd, że ten E-mail jest niepoprawny, bo on na przykład jeszcze nie dostosowany jest do, do polskich znaków. Więc jeżeli o mnie chodzi, ja mam maila, Przemek mam żeby tego ły nie używać w, w imieniu Przemysław. E, no właśnie, i teraz jeszcze jedna ciekawa opcja. Ja mam też kupiłem sobie domenę Przemek Dlaczego to zrobiłem? Dlatego to zrobiłem, bo Doneta jako agencja reklamowa świadczy też usługi dla innych firm reklamowych i robimy to no name. Więc jeśli na przykład Ty masz agencję reklamową, nie wiem, drukarnię i nie robisz stron internetowych, to możesz nam to zlecić. Ja na przykład nie odbieram wtedy telefonu jako Przemek z Donety. Dzień dobry, tylko odbieram jako przemyk szczegółowski. Dzień dobry, i ja wiem, że Twój ten klient od ciebie dzwoni do mnie, więc ja mówię, że jestem z Twojej firmy. Pracuję no-name, działam no Dlatego nie mogę wtedy się posługiwać adresem doneta.pl. Dlatego wtedy umieszam. Mam maila: kontakt małpa Adres zupełnie naimowy. Na tej stronie Przemek .pl jest tylko informacja, że robię strony internetowe. Nie mam związku z donetą, nie ma związku z żadną inną firmą, agencją reklamową. Więc e, oprócz tego, że masz maila w domenie, jeżeli świadczysz też usługi podwykonawcze, e, outsourcujesz e, innych, to pomyśl o czymś takim jak swoje nazwisko w mailu. Ja popełniłem mega błąd, jak zaczynałem, bo widziałem, że domena szczegółowski.pl była wolna. Nie kupiłem jej. Pomyślałem, kurczę, po co mi domena z nazwiskiem, mam donetę, rozwijam donetę, dwa o donetę. I to był błąd, bo teraz szczegółowski.pl ktoś kupił i ja musiałem wziąć domenę przemek-szczegółowski.pl. Gdybym kupił domenę szczegółowski.pl, to mogłem sobie założyć maila przemek-małpa-szczegółowski.pl i jest krócej, krócej niż kontakt małpa szczegółowskipl To jest raz, a dwa jeżeli wpisujesz Szczegółowski w Google, nie, nie bałbym się, że wyskoczy ten drugi Szczegółowski. Nie, nie musiałbym z nim rywalizować. Więc jeżeli Twoja domena jest wolna, Twoje nazwisko nowak.pl jest wolne, to sugeruję Ci i rekomenduję Kubie. Je. Nawet jeżeli tego nie będziesz używał, kup, kup tą domenę. Tę domenę z nazwiskiem swoim miałem. Jeżeli nie masz domeny z nazwiskiem, kup sobie domenę imię, z nazw imię plus nazwisko.pl. Mnie to się sprawdza rewelacyjnie. Co jeszcze? Jedna bardzo ważna sprawa. Jeżeli masz pracowników, to tak jak mówiłem na początku, e, jeżeli podajesz, ja podaję swojego, swojego maila przemykmałpa.neta.pl tobie, to ty wiesz, że ja pracuję w doneta.pl i to samo je dotyczy twoich pracowników. Jeżeli oni korzystają z firmowych maili, podają swoje firmowe maile dalej, to to idzie w świat. Więc jeżeli Justyna ode mnie z pracy używa maila Justyna justyna.małpa.neta.pl a nie Justyna Gmail.com, no to ona też automatycznie automatycznie promuje moją firmę i tak samo będzie z swoimi pracownikami. Będą wszyscy pracownicy jechać pod jednym brandem, pod jedną marką, i będzie to spójne i będzie to sensowne. Koniec części pierwszej. Taki podstawy takiego elementarzu, czy warto mieć maila firmowego, czy nie warto mieć maila firmowego. Jeżeli masz maila firmowego, to pewnie Cię by to nie interesowało, przewinąłeś dalej i teraz bierzemy się za merytorykę. Teraz bierzemy się za to, że jeżeli już tego maila firmowego masz, to musisz go jakoś sprawdzać, musisz odbierać tę pocztę. I możesz to robić na dwa sposoby. Możesz to robić przez Roundcube'a, czyli przez online klienta postowego, gdzie w swojej przeglądarce wpisujesz nazwę swojej strony doneta.pl ukośnik Roundcube. I tam się logujesz na pocztę. Wszystko jest online, możesz to zrobić przez telefon, przez komputer, nieważne w jakim miejscu na świecie jesteś. To jest jedna opcja. A drugą opcją jest konfiguracja programu pocztowego, zarówno na Twoim komputerze, jak i na Twoim telefonie. Każda z tych opcji ma swoje plusy i minusy, i o tym sobie właśnie opowiemy. Zaczynamy od RoundCube. RoundCube, czyli tak jak wspomniałem, klienta, który jest pocztowego, który jest na Twoim serwerze i możesz go otworzyć z przeglądarki. Ma to plusy mega takie, że nie musisz nic instalować. Zawsze masz pocztę pod ręką, no tylko to jest klient e, onlineowy. I jego największym minusem jest to, że co? No nie ma do niego żadnych wtyczek, tak? Jak na przykład w przypadku programów pocztowych. Nie ma tam opcji synchronizacji z kalendarzem. Nie możesz sobie tych maili, na przykład, nie wiem, wyeksportować do listy to do. E, masz jakieś ograniczone opcje, jeżeli chodzi o tworzenie podpisów, o używanie podpisów. E, I największy błąd i mankament rękuba, a właściwie a właściwie dwa. Po pierwsze, wszystkie maile, które otrzymujesz, yy, otrzymujesz i które wysyłasz, są zapisywane na serwerze. Więc jeżeli jesteś fotografem albo na przykład, tak jak my, yy, świadczysz usługi tworzenia projektów graficznych, to wiesz, że jeżeli klient Ci na przykład wyśle paczkę 2 GB ze zdjęciami yy, albo ty taką paczkę klientowi wyślesz, to to wszystko na tym serwerze leży i to zajmuje miejsce na Twoim serwerze. Najdroższe w utrzymaniu serwera jest właśnie miejsce. Bo za gigabajty płacisz i te gigabajty szybko się kończą. Więc, 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 więc to jest największy minus taki finansowy dla Ciebie, bo, bo każdy mail, każdy mail, każdy mail to jest taki kolejny, kolejny klocek do, twoje, do, 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 do zużycia Twojego miejsca na dysku. Drugim poważnym minusem RoundCube'a jest to, że do każdej skrzynki e-mail musisz się logować osobno. O co chodzi? Czyli na przykład ja mam maila Przemek małpłoneta, Przemysłow Małpadoneta i Peszczegłowski Głoski Justyna obsługuje maile u mnie, Biura Małpodoneta, Bok małpodneta i Justyna Małpłoneta. Ona te maile używa zamiennie. Mamy na przykład na Allegro konto na biuro Doneta, gdzie mamy maila na Bok Doneta. Dawno temu używaliśmy jednego maila, teraz używam drugiego i musimy te maile sprawdzać, bo zawsze nam spływa na jakieś stare archiwalne maile, jakieś wiadomości nam spływają. I na by żeby z tego korzystał, musi być trzy okienka otwarte i do trzech okienek musi być zalogowane na trzy różne maile. To jest mega niewygodne. Jeżeli masz klienta pocztowego, Albo Gmaila, który jest wyjątkiem w tym temacie, e, zainstalowany na swoim komputerze. Możesz sobie tam podpiąć kilka tożsamości, kilka maili sobie możesz utworzyć i w jednym programie sprawdzasz 10, 15, 20 skrzynek pocztowych. Nawet e, możesz sobie podpiąć swoją prywatną skrzynkę pocztową tam też. Oczywiście, jeżeli masz maila Przemek Małpa, e, małpa Gmail.com czy onet.pl, możesz sobie tam do tego programu też tego maila podpiąć. Jak najbardziej i możesz wtedy na przykład mieć e-maila firmowego, i e maila prywatnego w jednym programie. To jest wygodne. Zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie powiedziałem Ci o backupach. Czyli co się stanie, jeżeli będzie jakaś awaria i Twoje maile znikną? Jeżeli masz wszystko na Roundcube, my robimy kopię bezpieczeństwa Twojej strony internetowej. Więc mamy maile z wczoraj, z przed tygodnia, z przed miesiąca. Napiszesz do mnie, panie Przemku, zniknęły mi dzisiaj maile. Ja mówię, nie ma problemu, panie Tomaszu, wgrywamy kopię z wczoraj i pan wszystko ma. Jeżeli masz to na serwerze, wszystko. Ale jeżeli wszystkie maile pobierasz na swój komputer i masz to wszystko na komputerze swoim, to Ty musisz dbać o te kopie bezpieczeństwa bo jeżeli przez serwer tylko maile przechodzą, no to ja tam mam 3-4 maile, mogę ci z backupa ściągnąć, ale innych nie mam, bo nie są tam przetrzymywane. Więc musisz sam dbać o backupy, o kopię bezpieczeństwa twojego, Twoich maili na Twoim programie pocztowym. Ok, teraz przechodzimy do programów, do klientów pocztowych, które są zainstalowane na telefonie i na komputerze. Żeby to omówić, musimy powiedzieć sobie o dwóch rzeczach. Możemy taki program pocztowy skonfigurować albo po POP3 i SMTP, albo po IMAPie. Co to w ogóle jest? Chodzi o sposób pobierania i wysyłania maili. Jeżeli pobierzesz sobie go po IMAPie, to masz pełną synchronizację tego programu pocztowego z serwerem. Jeżeli na przykład klient wysyła ci maila, to maile wszystkie są na serwerze, a twój program pocztowy tylko się łączy z serwerem i pobiera i pokazuje, jakie maile są. Jeżeli Ty przez ten program pocztowy połączony przez IMAPie e wyślesz jakąś wiadomość, to on też jest zapisywany w wysyłanych na serwerze. Więc jeżeli zalogujesz się do RoundCube'a, to będziesz te wszystkie wiadomości widział. E, spoko, wszystko fajnie, tylko minusem tego jest to, że zużywasz miejsca na serwerze. Nie pobierasz tych wiadomości do swojego programu pocztowego serwera, tylko te wiadomości są na serwerze. To jest minus, bo musisz płacić za miejsce na dysku, ale to też jest mega plus, bo możesz tych programów pocztowych mieć na kilka, na kilku komputerach. W domu, w pracy, na telefonie możesz instalować sobie dowolny program pocztowy, połączyć się po IMAPie mapie i masz wtedy pełną synchronizację tego. To jest bardzo wygodne. To jest, to jest, czasami to szwankuje, jeżeli na przykład z jednego maila korzysta na przykład dwóch pracowników w tym samym czasie. Wtedy może, mogą być jakieś zgrzyty. Wtedy tego rozwiązania Ci nie polecam. Wtedy polecam Ci albo korzystanie z Ramcube'a, albo z Gmail'a. Podpięcie sobie poczty pod Gmail'a, ale o tym później. Aczkolwiek, jeżeli tylko Ty korzystasz z danej skrzynki pocztowej, to to jest fajne rozwiązanie, bardzo wygodne, bo jeżeli coś się stanie z jednym Twoim komputerem, to cały czas kopia bezpieczeństwa jest na serwerze. Tylko, że za nią płacisz. To jest IMAP. Pełna synchronizacja wiadomości odebranych i wysłanych między Twoim programem, komputer programem pocztowym na komputerze i na serwerze i nie tylko między tym jednym programem, ale ze wszystkimi innymi komputerami, gdzie to masz to zainstalowane. A POP3 SMTP to jest świetna sprawa, jeżeli nie chcesz płacić za miejsce na dysku, jeżeli nie chcesz płacić za miejsce na serwerze, które zajmują Twoje maile, łączy się przez POP3 i SMTP, i to jest alternatywa dla imap bo tu nie ma synchronizacji w POP3 SMTP. Wszystkie maile z serwera pobierasz na swój program i one tam znikają. Nie ma ich na serwerze. Jeżeli jakiś mail wpada na serwer, program go automatycznie od razu pobiera i z serwera znika. Jeżeli ty wysyłasz jakiegoś maila, to ty wysyłasz maila z programu, on trafia na serwer, zostaje wysłany do odbiorcy i z serwera znika. Nie ma go serwer jest tylko z taką przepustnicą, która te maile przepuszcza. Wszystko masz na, komputer na programie pocztowym. I jeżeli na przykład z tym programem pocztowym coś się stanie, twój komputer wybuchnie, ktoś go schakuje, nie wiem, zapomnisz hasła, do całych maili, do tych maili tracisz dostęp. I to jest mega poważna wada, mega poważna wada korzystania z tej funkcji. Musisz też wiedzieć, że ta funkcja jest zdradliwa, bo konfigurując program pocztowy po POP3 SMTP Program pocztowy dodaje Ci dodatkowe opcje. Nie każdy to robi, każdy nazywa te opcje inaczej, ale one są i musisz mieć świadomość tego, żebyś później nie zdziwił się, że te same wiadomości są też na serwerze albo że coś zniknęło. Jest taka opcja w programie pocztowym, jak pozostaw kopię wiadomości na serwerze. I wtedy robi się totalny syf. Dlaczego? Dlatego, bo y, ty pobierasz pocztę do programu pocztowego z serwera, ale jeżeli masz tego ptaszka zaznaczonego, to ta kopia zostaje na tym serwerze i dalej zajmuje miejsca. Jeżeli ty. Ten wiadomość usuniesz na komputerze, to ona dalej wisi na serwerze. Chyba, że zaznaczysz drugiego ptaszka. E, usuń wiadomość z serwera, jeżeli usuwasz ją z kosza. Takie coś też jest. Nie wszystkie programy pocztowe to mają, ale niektóre to mają i musisz sprawdzić, czy masz to zaznaczone. Bo wtedy na przykład, jeżeli ty usuwasz coś z serwera ze swojego komputera, to automatycznie usuwa się to też z, se z serwera. E, na przykład w przypadku IMAPu, e jeżeli sobie używasz folderów, jakichś katalogów do katalogowania maila, maili, to w przypadku IMAPu e no to jest pełna synchronizacja, tak? To, co masz na komputerze, takie katalogi masz na serwerze. W przypadku POP 3 tego nie ma. Jeżeli na komputerze porobisz sobie jakieś katalogi, foldery na swoje maile, żeby mieć porządek, to na serwerze masz jeden wielki syf, masz mail pod mailem, nie ma tego, to nie jest pogrupowane w ten sposób. Więc ja POP3 rekomenduję Ci w dwóch przypadkach. Jeżeli chcesz oszczędzać na mailach, nie chcesz, żeby maile były na serwerze, więc pobierasz sobie wszystkie maile na swój komputer i korzystasz z jednego komputera. No właśnie, tylko z jednego komputera korzystasz, bo na innym tego nie zainstalujesz. No bo jak komputer by się nie połączył z komputerem, komputer się łączy z serwerem. Więc drugi jeżeli na jednym komputerze pobierzesz jakiegoś maila, to na drugim go już nie pobierzesz przez POP3 ani przez imap, e bo serwer jest pusty. A więc zalecam Ci to rozwiązanie, jeżeli chcesz oszczędzać miejsce na serwerze pobierasz wszystkie wiadomości z serwera na komputer i serwer jest pusty i za serwer płacisz 5 dyszek rocznie i nic więcej. Albo polecam Ci to rozwiązanie wtedy, kiedy na przykład chcesz sobie zrobić kopię swoich wiadomości mailowych, tak? Przenosisz z serwera na serwer, albo z jakiejś poczty mailowej już nie korzystasz, albo na przykład otwierasz sobie drugą, zmieniasz adres strony i chcesz sobie kopię z tych maili zrobić z serwera. Ja nie chcesz za nie płacić, nie chcesz płacić za hosting, którego nie używasz. Wtedy wszystkie maile sobie pobierasz na komputer, od razu sobie robisz kopię bezpieczeństwa tych maili na, na inny zewnętrzny dysk i wszystko jest w porządku. Mega skomplikowany, nie? Mam nadzieję, że wytłumaczyłem Ci to możliwie jak najprościej. Prościej nie umiem Ci tego wytłumaczyć. Ej, teraz wiesz już czymś, jakie są zalety korzystania z poczty online, jakie są zalety korzystania z poczty na komputerze, jak to łączyć i jakie są za bez, niebezpieczeństwa jednej i drugiej opcji. Teraz przechodzimy do najczęściej zadawanych pytań w sprawie maili, czyli Panie Przemku, nie działa mi poczta. Nieważne, czy masz prywatną... Pocztę mailową na OnECI w wirtualnej Polsce, czy, na, czy masz firmową pocztę na serwerze, zawsze może być z nią jakiś problem. Jeżeli na przykład masz prywatną pocztę, no to tutaj nie za bardzo mogę Ci pomóc, bo jeżeli cokolwiek się z mailami dzieje, no to ja Cię odsyłam do obsługi serwera Twojej poczty, bo ja nie mam tam dostępu, nie mogę sprawdzić, co się z tym mailem stało. Jest jedna ważna zasada: jeżeli nie dochodzą do Ciebie maile, al tak, jeżeli nie dochodzą do Ciebie maile, Ktoś do mnie dzwoni na przykład, panie przemku, wysłałem panu maila. Ja wchodzę, patrzę, no kurczę, no nie mam, no kurczę, no nie mam tej, tego maila. Sprawdzam, spam, czekam godziny, dwie, trzy, ciągle nie mam, mówię. E, panie Pawle, no nie dostałem maila od pana, ale ja panu wysłałem. No nie, jest jedna żelazna zasada. Jeżeli ty wysyłasz maila do mnie i ten mail nie dojdzie z jakiegokolwiek powodu, to ty dostaniesz taką zwrotkę. Mail delivery error. Coś takiego, drukowanymi literami napisane. Mail delivery error. Mail Delivery Error to jest taka zwrotka, którą wysyła ci, to jest taki mail, który wysyła ci serwer odbiorcy Twojego maila, osoby, do której chcesz tego maila wysłać, z informacją, dlaczego tego maila nie mógł otrzymać. Na przykład często się zdarza, że wysyła maila na wirtualną polskę do jakiegoś mojego klienta, z którym rozmawiałem 100 lat temu i tam jest jako powód napisane, że skrzynka już nie istnieje, tak została usunięta. Może być tak, że na przykład że skrzynka odbiorcy jest przepełniona. Miejsce na dysku się skończyło, limit się skończył, i ten e-mail nie może być wysłany. Może być tak, że twój serwer, na przykład, jest wpisany na jakąś czarną listę z kamerów. Wtedy mam napisane, na jaką czarną listę jest wpisany, i trzeba z tej listy po prostu go usunąć. Tych przyczyn jest mnóstwo, jeżeli masz serwer w donecie i wysyłasz do kogoś maila i ten mail do tej osoby nie dotarł i dostaniesz taką zwrotkę mail delivery error, przekaż ją do nas na tapel. Ten informacje z błędem, jak ją dostałeś, my zobaczymy i powiemy Ci, co się dokładnie stało. Okej, okay. jedna ważna rzecz. Nie może być tak, że ty wysyłasz do kogoś maila, nie masz zwrotki, i ta osoba mówi, że ten mail nie doszedł. Nie ma takiej technicznej możliwości. Jeżeli nie ma informacji mail delivery error, to ten mail powinien się pojawić w skrzynce odbiorcy tej osoby. I teraz tak, co zrobić, jeżeli nie ma? No, prawdopodobnie wpadł do spamu. Prawdopodobnie serwer y, odbiorcy maila mógł być jakąś zawiechę i ten mail pojawi się za kilka minut, kilka godzin. Czasami, często mi się to zdarzało na interi na odnecie, na wirtualnej Polsce, na Gmailu jeszcze nigdy. E, ewentualnie może być to czynnik ludzki. Mógł wpaść mail, ktoś oznaczył go jako przeczytany, spadł na dół, nie zauważyłem. Mógł wpaść do spamu, w momencie kiedy ja czyściłem wiadomości w spamie, nie zauważyłem. Też tak się zdarza. Też tak kilka razy miałem. To jest czynnik ludzki, błąd. Nie możemy tego wyeliminować, ale jeżeli coś się stało, jakiś awaria jest, to zawsze dostaniesz mail delivery. Error, dlaczego ten mail nie dotarł? Jeżeli tego nie ma, mail dotarł. Ok, co tu jeszcze mamy na mojej liście? Nie dochodzą do mnie maile. No właśnie, często mam pytanie od klientów w stylu: Panie Przemku, jeżeli korzystają z RoundCube'a, nie mogę się zalogować na RoundCube'a. Ewentualnie nie mogę wysłać maila przez RoundCube'a. Jeżeli nie może się zalogować na RoundCube'a, Eee, sprawdź dokładnie login hasło. Spróbuj to zrobić na innym komputerze lub na innej przeglądarce. Być może piszesz, kaps, używasz capslocka, być może wpisujesz eee, złe hasło. Jeżeli jesteś pewny na 1000%, sprawdziłeś to na dwóch czy trzech przeglądarkach i ciągle nie działa, eee, sprawdź, czy na przypadkiem nie jesteś na stronie roundcube.pl. Bo jeżeli wpiszesz roundcube w Google, to wyskoczy roundcube.pl. Nie używasz tego. Używasz nazwa Twojej domeny, ukośnik roundcube, czyli np. doneta.pl, ukośnik roundcube. I pod tym adresem się logujesz na swoją pocztę mailową. Jeżeli logujesz się pod tym adresem ciągle nie możesz się zalogować, zrób mi zrzut ekranu całego ekranu e, i wyślij na maila biura ma i zobaczymy co jest nie tak. E, czasami jest tak, że na przykład nie możesz wysłać maila z RandCuba, albo nie docierają do ciebie maile. E, wtedy e, ale prawdopod dużym prawdopodobieństwem twoja skrzynka mailowa została przepełniona. Więc też dzwonisz na biuro, ma na tapel, lub piszesz na, na nasz numer telefonu lub piszesz na biuro, ma informację, tapel informację, że tak się stało. I wtedy prawdopodobnie trzeba będzie zwiększyć pakiet, dokupić miejsce na dysku na Twoim serwerze. Ok, jakie mamy jeszcze maile od klientów, miejsce na serwerze? Właśnie, bardzo Ci proszę, jeżeli masz jakikolwiek problem z Roundcube'em, wyślij mi zrzut ekranu, wyślij mi screen, albo nawet nagraj filmik telefonu i mi to wyślij. Pozwoli mi to dużo łatwiej zidentyfikować problem, ewentualnie wysłać maila z błędem do obsługi serwera, która się tym natychmiast zajmie. Ok, a jeżeli problem jest nie na RoundCube, tylko na Twoim programie pocztowym, no to ja Ci tutaj średnio mogę pomóc. Eee, na blogu napisałem artykuł z najczęstszymi problemami, z informacjami jak się logo, I masz też filmik nagrany jak się skonfigurować Thunderbirda, jak skonfigurować program na Thunderbirda na komputer i jak skonfigurować program mailowy na Klienta pocztowego na telefonie. Możesz się tym wzorować, ale nie, jest, nie jesteśmy firmą, która świadczy usługi informatyczne lokalnie. Więc jeżeli działa ci Roundcube.pl, tam poczta jest wysyłana, ale na programie pocztowym coś nie tak, coś jest nie halo, najpierw wejdź na mojego bloga, link do bloga, do artykułu na blogu znajdziesz pod tym filmikiem. Spróbuj coś podziałać, sprawdź porty, sprawdź czy serwer SMT, zaznaczyłeś w ptaszek, czy serwer poczty wychodzącej, wymaga uwierzytelniania. Sprawdź, czy wpisałeś dobrego użytkownika, czy wpisałeś dobre serwery IMAP, POP3, SMTP. Jeżeli tak, zrobiłeś wszystko tak, jak na blogu napisałem i ciągle nie działa, a roundq.pl działa, no to musisz się udać do kogoś, kto jest lokalnie, którym otworzy Twój komputer, zobaczy, co, jest, co tam nie gra. I to by było na tyle. To są takie największe problemy mailowe, którymi najczęściej do mnie klienci dzwonią. Jeżeli cokolwiek innego się dzieje z Twoją pocztą, e, piszesz na biuropodym lub nas dzwonisz, e, my postaramy się Ci jak najszybciej pomóc. Wszystkie najpopularniejsze kwestie związane z mailami mamy omówione. E, teraz powiem Ci, jakiego ja używam klienta pocztowego i dlaczego. E, I właściwie 99% klientom rekomenduje to samo rozwiązanie. Ja używam Gmaila. Ale nie używam Gmaila, takiego standardowego Gmaila, jak Ty możesz sobie założyć prywatne konto. Chociaż na początku przez kilka lat dobrych używałem i to dawało robotę. Ale używam Gmaila dla firm. To był kiedyś G teraz się nazywało Google Workspace. Ale dlaczego w ogóle tego używam? Dlatego, że Gmail jest zajebisty i ma mnóstwo zalet nad albo Twoim klientem kosztowym Thunderbirdem, albo nad Randcubem, naszym serwerowym. Bo e, po kolei, po pierwsze, na Gmailu Yy, mamy bardzo dobre filtry antyspamowe. Bo w ogóle jak działa Gmail? Tak, Gmail to jest, yy, Gmail jest od Google. Gmail to jest narzędzie googlowskie, tam pracują tysiące programistów, 24 godziny na dobę praktycznie nad nim. Yy, I Gmail, nie wiem czy wiesz, ale obsługuje 20% kont pocztowych na świecie. Więc yy, raz, że muszą dbać i dbają na bieżąco o zabezpieczeniach. Jeżeli coś się sypie, jest jakaś awaria, to oni to naprawiają zwykle w ciągu 5 minut. Takie Google ma średnie czas naprawiania awarii. No, nikt nie jest w stanie Ci zagwarantować lepszych efektów, prawdopodobnie. Może Microsoft? Może Microsoft? Oni rywalizują z Gmailem, ale osobiście Microsoftu nie lubię, nie używam. Mam z nim mega problem, jeżeli chodzi o kontakt techniczny, więc yy, proponuję Ci po prostu Gmaila, z którym wiem, że jestem zadowolony. Ale ok. Gmail ma ogromne budżety na wyszukiwanie błędów, na wyszukiwanie zagrożeń. Gmail ma obsługę, która na bieżąco pilnuje, czy wszystko z tą pocztą jest ok. Jeżeli na przykład ktoś wysyła jakiegoś wirusa, to jeżeli Gmail obsługuje 20% kont pocztowych na świecie, to po 5, 6, 10 setkach, po kilkuset takich przypadkach, takich mailach, jeżeli kilka osób kinęło zgłoś, zgłoś, zgłoś wiadomość, to Google wie, że ta wiadomość jest wirusem i innym już nie wysyła, wrzuca to do, do spamu ma najlepsze zabezpieczenie antyspamonu na świecie i żaden serwer yy... Tego nie uciągniasz, oczywiście możemy to robić, tak? E, możesz sobie załokupić serwer, zatrudnić obsługę, która pracuje 24 godziny na dobę, ale na pewno nie zrobisz tego w takiej cenie, jaką ci oferuje Gmail tak naprawdę. No właśnie, e, zabezpieczenie antyspamowe u Gmailu, świetna sprawa. E, bardzo wysoka dostarczalność i szybkość dostarczalności maili. Nieważne, czy ktoś wysyła maile na Gmaila, od razu się pojawia praktycznie w skrzynce pocztowej u Ciebie, albo Ty wysyłasz do kogoś, nigdy z tym problemów nie miałem przez 10 lat, jak używam Gmaila. Co jeszcze? E, Gimmer ma świetne filtry. Gmail ma świetne filtry. Jeżeli na przykład ja dostaję maile od Justyny, od razu mi się pojawia etykieta, że to jest mail ode mnie od Justyny z biura e, i wiem, że to jest mail od, od Justyny. Jeżeli dostaję maile od programisty, to wiem, że to jest mail związany z programowaniem, mam etykiety porobione, mogę sobie na przykład e, wrzucać te maile w zależności od kogo. Na przykład dostaję mail jakiegoś newslettera, nie wiem, Paweł Tkaczek wysyła mi newsletter e, z o copywritingu, więc ja sobie od razu wrzucam ten newsletter do jednego folderu, oznaczam jako przeczytany i raz w tygodniu sobie przyglądam. Generalnie kapitalne filtry, możesz sortować wiadomości i odpowiednio tworzyć do nich. Co jeszcze? Ma świetne szablony odpowiedzi, czyli na przykład jeżeli Ty wysyłasz maila, panie Przemku, coś mi nie działa, a ja to robię, to nie muszę Ci maila, dzień dobry, dzień dobry, rozwiązaliśmy ten problem, nie powinien już występować, proszę o weryfikację, tylko używam szablonu odpowiedzi, klikam, robię dwa kliknięcia, ten mail już jest przygotowany i on się do Ciebie wysyła z automatu. Gmail ma świetne podpisy. Bardzo fajny system podpisów. Mimo, że korzysta z jednej skrzynki mailowej, jak na przykład ja, to... Raz na przykład wysyłam e maile z podpisem ze swoim prywatnym numerem telefonu, a raz wysyłam maile ze swoim firmowym numerem telefonu, w zależności od tego, czego dotyczy problem i kto lepiej pomoże e pod tym telefonem, kto ten telefon szybciej odbierze. Więc kapitalna sprawa. E co jeszcze ma Gmail? Gmail ma fajną funkcję obsługi kilku kont, różnych kont e-mail. Jeżeli ja mam na przykład maila Przemek, Doneta Przemysł, Doneta Peszczegłowski do Doneta do do i Szczegółowski, Doneta, e to wszystkie te maile mam w jednym miejscu nie muszę się logować do kilku gmaili, na kilka konta, wszystko mam w jednym miejscu, wszystko mi wpada do jednej skrzynki odbiorczej. I co ważne, tak jak Ci powiedziałem, jest możliwość tworzenia filtrów, więc na przykład, jeżeli na maila szczegółowski.pl wpadają mi konkretne maile o konkretnej tematyce, to od razu mi się robi etykieta do tego i wiem, czego te maile dotyczą. Kapitalna sprawa. Jest też jeszcze jedna super rzecz. Zauważyłem, że wszyscy sprzedam się takiego protipa do życia, on jest zajebisty. Większość moich klientów większość osób, które znam, ich skrzynka mailowa wygląda tak, że mają wiadomości posortowane chronologicznie. Czyli wpada mi jakaś wiadomość z, z, z reklamą, ja sobie tę wiadomość odczytuję, ona cały czas u góry jest, a po spodem mam na przykład jakiegoś maila od klienta, na którego muszę odpowiedzieć, potem mam znowu jakiś spam, potem znowu jakiś mail od klienta, na który muszę odpowiedzieć i generalnie jest mega bałagan. Przeczytane, nieprzeczytane, nieprzeczytane, przeczytane. Gmail ma taką opcję, że wszystkie nieprzeczytane wiadomości wrzuca do góry. Więc jeżeli ja jakąś maila odczytam, odpiszę i uznam, że sprawa jest załatwiona, to on spada mi na dół i więcej nie zawracam sobie nim głowy. Jeżeli tego maila czytam i widzę, kurde, muszę to zrobić za tydzień, bo teraz na przykład, znaczy za godzinę, czy za dwa, albo za tydzień, bo teraz na przykład nie mogę, to sobie oznaczam tego maila jako, jako przeczytanego i on ciągle mi wisi i o nim pamiętam. A maile, które załatwiłem, odno, które, które odpowiedziałem, spadają mi na dół i nie zaprzątają mojej głowy. Co więcej, jeżeli na przykład widzę, że na tego maila mogę odpowiedzieć za tydzień, bo na przykład klient mówi, panie Przemku, proszę mi wykupić tą domenę za tydzień, bo akurat on no, wygasy i przejmujemy jakąś domenę, to ja sobie odkładam tego maila, mogę sobie zaznaczyć, kiedy ma mi się ten mail pojawić ponownie w skrzynce odbiorczej i on mi nie śmieci. Jest taka funkcja odłóż e-mail, odłóż wiadomość na później. Czyli ten mail mi znika z nieprzeczytanych i pojawia mi się dopiero wtedy, kiedy będzie ta data, którą sobie wybrałem. No, kapitalne rozwiązanie, bardzo mnóstwo praktycznych funkcji. Działa szybko, niezawodnie i ma mnóstwo funkcji, których nie ma RoundCube. Jedyny minus, właściwie są dwa minusy gmaila. Jeden minus to jest nie plus, aczkolwiek zaraz o tym opowiem. Największy minus to jest taki, o którym mówiłem już wcześniej, że to nie jest nasze oprogramowanie. W sumie to jest plus. E, aczkolwiek, jeżeli cokolwiek na Gmailu się stanie e, z tym kontem mailowym, no to my musimy pisać do ich obsługi technicznej, do ich supportu. E, jeżeli masz maila w donecie, no to dzwonisz do mnie i my, czy do Justyny i my to sprawdzamy, kontaktujemy się z obsługą techniczną i podpowiadamy ci. Często prawdopodobnie szybciej niż Gmail odpowiada Ci na Twoje zgłoszenie. Ale. Jeżeli masz płatnego Gmaila, to masz obsługę czatu 24 z konsultantami. Co prawda po angielsku, ale działa ona świetnie. Mnie trzy razy pomogli praktycznie od ręki, więc z tego jestem zadowolony. Więc minus, nie minus. Druga sprawa to jest miejsce na serwerze. To jest właśnie to, co jest najgorsze. Każdy mail, który Ci wpada do swojego skrzynki pocztowej, niezależnie czy to jest w donecie, czy to jest na Gmailu, czy gdziekolwiek indziej, zajmuje Ci miejsce. W donecie My mamy szybkie serwery. My mamy serwery nastawione nie pod przechowywanie maili, tylko pod szybkie działanie stron internetowych. Dlatego u nas miejsca na dysku jest stosunkowo drogie. W Gmailu jest mega, mega, mega tanie. W Gmailu masz 15 GB w cenie, a 100 GB kolejne kosztuje chyba, nie wiem, 9 zł miesięcznie. 100 GB za 9 Zł. No to jest rewelacyjna cena, jeżeli chodzi o miejsce na dysku. 1 Terabajt chyba kosztuje 49 Zł. Mogę się mylić, bo do Terabajta jeszcze nie doszedłem. Ja aktualnie po dwóch latach korzystania z Gmaila firmowego zużywam 30 GB. A trochę tych wiadomości z załącznikami wymieniam. Więc minusy Gmaila mamy za sobą. I teraz tak. Są dwie opcje podpięcia Gmaila, jeżeli chcesz z niego korzystać. Pierwsza opcja e, to korzystanie z bezpłatnego Gmaila. Bezpłatnego do 15 GB. E, i jak to działa? Zakładasz sobie maila Przemek szczegółowski 95 gmail.com i do tego maila prywatnego podpinasz sobie maila firmowego. Wchodzisz w ustawienia, w zakładkę konta, konta i tam masz opcję dodania kolej, po, po, kolejnego konta podstawowego, firmowego. Czyli możesz na przez prywatnym gmailu odbierać prywatną korespondencję i wysyłać korespondencję też jako adres firmowy, czyli odbierać i wysyłać firmowe maile przez prywatnego gmaila. Jest jeden minus bezpłatnego gmaila, mega minus, który po ja, po kilku latach, musiałem, ten minus już był tak dla mnie niewygodny, że musiałem z tego zrezygnować i przejść na płatną wersję. Ten minus to jest to, że te wiadomości Gmail sprawdza w losowych odstępach czasu. Znaczy wiadomości firmowe, które masz na swojej skrzynce firmowej, sprawdza w losowych odstępach czasu, bo od 5 do 45 minut, albo nawet do godziny, Gmail potrafi w tych odstępach czasu się łączyć z twoim serwerem i pobierać wiadomości. Czyli na przykład, jeżeli ja z tobą rozmawiam teraz i na przykład na temat jakiejś awarii, i ty wysyłasz mi maila. To Gmail potrafi mi tego maila na przykład pokazać po 30-40 minutach. Tego firmowego. No to już dla mnie był taki próg bólu nie do przekroczenia. Przez co zdecydowałem się na płatnego Gmaila. Płatny Gmail to jest 5 euro ja płacę za miesiąc, czyli jakieś 20-21 zł, 25 w zależności od kursu, za użytkownika. Tylko płatny Gmail polega na tym, że ja wszystkie maile z donety przekierowuję do Gmaila. Wszystkie. Nie mam już nic na serwerze, więc nie płacę za miejsce na serwerze na swojej stronie internetowej. Miejsce na serwerze, na mojej stronie zajmuje tylko moja strona internetowa i baza danych, a wszystkie maile są wysłane do Gmaila. Czyli Gmail już nie łączy się z serwerem w tym momencie i nie pobiera e, maili z serwera, tylko natychmiast maile firmowe są przesyłane do Gmaila. E, wszystkie funkcjonalność prywatnego konta zostaje, e, tylko, tylko właśnie te 5 euro kosztuje to, żebyś ty mógł natychmiast sobie te maile e, pobierał prywatne i żebyś mógł zarządzać wszystkimi mailami swoimi firmowymi z poziomu Gmaila. 5 euro za użytkownika. Jak to działa? To jest trochę skomplikowane, ale postaram się to jak najprościej wytłumaczyć. Ja używam maila Biuro Małpadońca, przepraszam, ja używam maila Przemek Małpadońca, Małpa i pszczegółowski Małpa To są trzy maile podpięte pod mojego maila, do którego tylko ja znam hasło login i logini hasło. I ja się logując do tego konta w Gmailu, do tego użytkownika, mam dostęp do tych trzech maili. Tylko ja mam dostęp do tych trzech maili. To jest użytkownik jeden w Gmailu tych maili mogę mieć bodajże, do, do, do tych maili mogę mieć bodajże 30, z tego co pamiętam, albo 25. Czyli na jednym koncie użytkownika mogę mieć dostęp do 25 różnych maili. E, justyna, która odpowie, ma dostęp do maila biuro-neta.pl, bog i justyna to jest drugi użytkownik, ona ma osobne hasło do tych maili. Więc za swojego konto płacę 5 dolarów, 5 euro i za konto Justyny też płacę 5 euro. Iza, e, która u nas pracuje, też ma maila iza e, i za ona ma swój login i hasło do tego maila i ona sprawdza w tym, pod tym loginem hasło tylko swojego maila i za ma i za to konto też płacę 5 euro. Każdy z tych trzech użytkowników może mieć do 30 różnych maili założonych, aczkolwiek każde logowanie, czy każdy osobny użytkownik, który ma swój login i hasło, kosztuje się 5 euro. Ja wydaję na Gmaila 100 zł miesięcznie, aktualnie na całej donety 1200 zł rocznie, niby dużo, ale niby nie. Dlaczego niby nie? Dlatego, bo jeżeli na przykład Justyna zużywa 150 GB, ja zużywam 30 GB, no to obstawiam, że koszt serwera wyniósłby mnie bardzo, bardzo podobnie, gdyby to wszystko było trzymane lokalnie. A jakość, jakość klienta pocztowego i te funkcje, które umożliwia Gmail i obsługa Gmaila w ogóle jest nieporównywalna do RoundCube'a. Nie ma w ogóle opcji, żeby to porównać. Ja nie mogę też w donecie używać, nie wiem, Mozilla Thunderbirda na przykład jako programu pocztowego, bo Justyna na przykład, jeżeli pracuje z domu, zdalnie, pracuje zdalnie, to ma, musi mieć dostęp do, do, do swoich maili. Jeżeli pracuje w biurze, musi mieć dostęp do swoich maili. Ja też często wchodzę na jej maila na biuro.małpod.pl, więc ja, ja i Justyna używamy na przykład tego samego maila biuro.małpod.pl w tym samym momencie. I jeżeli mówimy tutaj o konfiguracji po IMAPie, e E, dwóch programów pocztowych, to to nie zawsze działało dobrze. Jeżeli ja wysyłałem maila do klienta i Justyna wysyła go w tym samym czasie, e, czasami były zgrzyty. Jeżeli ja na przykład e, mamy mail nieprzeczytany od klienta i klikamy z Justyną mniej więcej, e, ja klikam na przykład e, go teraz, a Justyna to w Gmailu Justyna od razu widzi, że ten mail jest przeczytany i o, że ja się nim zajmuję. A w przypadku Mozilla Thunderbirda ten proces synchronizacji trwa dłużej. Więc, więc, więc jeżeli masz taką sytuację, tak naprawdę Gmail dla Ciebie będzie najlepszym rozwiązaniem, Przetestuj sobie gmaila bezpłatnego, zobaczcie jego funkcję. A jeżeli od razu chcesz skoczyć 5 euro, mówmy się, to nie jest jakaś zawrotna kwota za posiadanie naprawdę mega jakościowej skrzynki mailowej, to od razu skakuj do Google Workspace'a pod spodem masz link. Ja nie używam masz opcję w Gmailu, że możesz sobie założyć gonto na Workspace, na tym płatnym Gmailu i podpiąć tam jakąś kartę kredytową. Ja tego nie lubię, bo dostawałem jakieś faktury z Irlandii, które mi się ciężko rozliczało. Fajną opcja ma home.pl, nie wierzę, że to w ogóle mówię, ja nienawidzę home.pl i nazwa PL Generalnie to są AZ.pl, to są najgorsze serwisy, jakie w ogóle mogą być. Ale home.pl ma taką opcję, że ona pośrednio ma jakiegoś dila z, z Gmailem i możesz sobie kupić Gmaila przez Home.pl, co jest fajne, wygodne, bo płacisz nie Google'owi, tylko płacisz Home.pl, właściwie tyle samo dokładnie, płacić w złotówkach i masz fakturę od Home'a. Więc to jest fajny plus, który, 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 który ci polecam. Taki fajny myk. Który ci polecam. Linki do Gmaila, którego możesz kopić przez home'a znajdziesz poniżej. Tam chyba jest jakiś okres testowy, bodajże 7 czy 30 dni, więc możesz sobie to przetestować. Jeżeli domenę masz kupioną w doneta.pl, to my tę domenę musimy tak skonfigurować, żeby te maile wysyłane były na Gmaila. Więc dzwonisz do, piszesz na biuro mapę lub dzwonisz na 57621013, mówisz nam, że chcesz się przenieść na Gmaila i my ci konfigurujemy tak domenę, żeby to działało. My się zajmiemy tą konfiguracją. Więc co jeszcze Ci mogę powiedzieć? Ja polecam Gmaila Ci, bo sam z niego używam od ponad 10 lat i jestem z niego zadowolony. Gdybym nie był zadowolony, to bym Ci go nie polecał. Tak jak nie polecam na przykład Microsoftu i Office'a. Jeżeli masz jakieś pytania, pisz pod tym, pod tym filmem, dzwoń do mnie, pisz do mnie, na pewno Ci na nie chętnie odpowiem. Do zobaczenia, trzymaj się, cześć.